Książka Coś i Nic, taka prościutka historia Anny Paszkiewicz z ilustracjami Kasi Walentynowicz. I teraz te ilustracje spodobały nam się ze względu na taki ich bezpretensjonalny charakter i pewną dezynwolturę, mianowicie one przypominają trochę dziecięce rysunki, są wykonane barwnymi flamastrami. Pierwsze skojarzenie, które się nasuwa, to takie właśnie dziecięce rysunki, ale także patchworki, perkaliki, takie bawełniane, zadrukowane w proste kwiatowe wzory. Jednym słowem, ilustratorka użyła takich środków trochę naiwnych, a trochę będących pewną prowokacją estetyczną, a zadanie miała arcytrudne, ponieważ bohaterami tej książki są jakby abstrakcyjne byty, mianowicie coś i nic. No naprawdę nie jest łatwo narysować nic. I szczerze mówiąc, narysować coś jest równie trudno. I ilustratorka z tego bardzo fajnie wybrnęła, ponieważ spiętrzyła na drugim planie każdej ilustracji takie bardzo gęste kształty. Jest tam mnóstwo kolorów, one są takie nasycone bez reszty. Całe powierzchnie są nimi wypełnione szczelnie i na tym tle te enigmatyczne coś i nikt się pojawia. Więc sprytny zabieg, a równocześnie to, co nas jakby uwiodło, to pewna odwaga i taka dezynwoltura i taka przekora, z którą ta książka została zilustrowana, w pozornie tylko naiwny, jakby kiczowaty sposób.